Witam Was. Dzisiejszego dnia chciałbym Was zaprosić przed komputer. Dzisiaj będzie edycja zdjęć w Lightroomie krajobrazowych. Mamy rok 2021. Ciężko przechodzi przez usta, przyznam szczerze. Ale od czasu, kiedy pokazywałem Wam taki pełny tutorial, kiedy zaczyna się od zera, jeżeli chodzi o wywoływanie zdjęć RAW do samego efektu końcowego, minęło troszeczkę czasu, troszeczkę rozwinąłem swój warsztat. Chciałbym Wam pokazać, podzielić się z Wami, mianowicie jak w tej chwili na przykład można edytować zdjęcia, tak zwana mistrzowska edycja w programie Lightroom, Lightroom Classic, jest to ostatnia wersja. Więc mam nadzieję, że Was ten tutorial zainspiruje. Naprawdę bardzo fajny film, fajne miejsce, fajne zdjęcie, dużo do popisu. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i zapraszam przed komputer. Tu mam już zdjęcie przygotowane, które chciałbym wyedytować. Jest to Matterhorn Szwajcaria o poranku. Jak sami widzicie, na zdjęciu się troszeczkę dzieje. Nie jest nudno, na pewno fajny plik, którym się można nieźle pobawić i wyedytować, tak pobawić, ponieważ edycja też sprawia wiele przyjemności nam, więc zapraszam i mam nadzieję, że będzie wszystko dla Was przejrzyście i Wam się to przyda. Zaczynając od pierwszych kroków, polecałbym po prostu zacząć od profilu, od góry. Wyszukajmy sobie profil aparatu. Ja tutaj korzystałem z aparatu Nikon. Ja tutaj mam utworzone również profile swoje. Kiedyś Wam pokazywałem film, jak utworzyć profile do aparatu, jak profilować swój aparat, więc można to by było tutaj na przykład sobie wykorzystać, ale idąc i pokazując Wam, Wy nie macie tego, więc ja Wam pokażę tutaj takie, jakie są dostępne, czyli mamy landscape, neutralny, standard, to jest portret i vivid, który podbija troszeczkę kolorystykę zdjęcia, jak i troszeczkę w cieniach też nam ciemniej się robi, lekko kontrastu daje. Pójdziemy chyba w standard tutaj, więc klikam standard i następnie zamykam. Tak już mam wybrany profil aparatu. Następnie drugą rzeczą, którą chciałbym tutaj zrobić, to chciałbym sobie dostosować troszeczkę balans bieli, ponieważ jakoś tak dziwnie zielono jest na tym zdjęciu, więc tutaj tintą w stronę magenty tego różu chciałbym troszeczkę przejść, zobaczyć jak to będzie wyglądało. Na razie tak ustawiam sobie dowolnie. Co jest fajne w Lightroomie, zawsze możemy wrócić albo wszystko zresetować z ustawieniami, więc cokolwiek teraz zrobimy, zawsze później na sam koniec jeszcze możemy poprawić bez żadnych problemów. I teraz z temperaturą, zobaczmy, jeżeli o cieple, jeżeli o chłodze, powiedzmy, ja sobie pójdę na razie w ten sposób. Z dobraną temperaturą, naszym balansem bieli, możemy przejść dalej w ustawieniach. Przejdźmy tutaj, gdzie mamy taki główny panel. Ja bym sobie to zdjęcie trochę przyciemnił, ponieważ dosyć mocno mamy tutaj cieni wystawionych, więc na razie to jest tylko uważać. Słuchajcie, to jest tylko na razie, żeby dopasować sobie, próbować szukać jakiegoś wizualnego efektu, ponieważ przyznam się Wam szczerze, ja mam wyedytowane zdjęcie, ale to robiłem już bardzo dawno, więc przygotowując się do tego tutoriala dla Was, idę na świeżo, że tak się wyrażę, więc dlatego też wszystkie spostrzeżenia moje są akurat w tej chwili do danej sytuacji, dlatego słuchajcie, to nie jest tak, że zrobiłem wcześniej jakiś tutorial i sobie zrobiłem tą edycję i jestem przygotowany, więc nie jestem przygotowany, jeżeli chodzi o edycję tego zdjęcia, więc to co będzie, sam jestem ciekaw, jak to nam wyjdzie. Więc tutaj troszeczkę przyciemniłem i nasze cienie też tu przyciemniłem, chociaż jak widać jest już dosyć mocno ciemno i pokazuje nasz histogram whitey, czyli najjaśniejsze partie naszego zdjęcia podciągnąłem. Wciąż mamy dosyć dużo tutaj miejsca. Shadows mam przyciśnięte znowu na minus i to widać w tych partiach ciemnych. Highlights na razie nie ruszałem. Krzywą moją zrobiłem lekki kontrast, co poprawiło, kliknę tutaj, poprawiło
wizualnie nasze zdjęcie i chyba to fajnie tutaj działa. Nawet jak sami zauważycie, ten balans bieli, który był wcześniej taki dobrany, w tej chwili to wszystko się zmieniło. Podbite zostały kontrasty, więc jak sami widzicie, już jest zmiana, mimo tego, że w tej chwili suwaki były od balansu bieli wcześniej ruszane, w tej chwili po użyciu tylko krzywej samej już się nam lekko wszystko zmieniło, ale to nie jest źle. Wciąż mamy możliwość wrócenia i sobie dopasowania, tak jak powiedziałem, ponieważ tutaj, jak sami zobaczycie, na tym zdjęciu mamy, na tych jasnościach, że tak się wyrażę, mamy ciepłe światło. To jest światło gdzieś odbite, a mianowicie w cieniach odbite światło jest niebieskie, jest od nieba. Mamy dwie temperatury, ciepłą i zimną, tutaj na tą kolorystykę na naszym zdjęciu, co jest bardzo dobrze. Bardzo na pewno dobrze robi dla zdjęcia zawsze trzymanie takich kontrastów ciepłych i zimnych w kolorach. Więc tylko będzie kwestia później tego dopasowania. Idąc dalej, przejdźmy jeszcze, spróbujmy troszeczkę w blacks, może poluzować troszeczkę. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Shadows, spróbujmy shadows troszeczkę teraz dać na plus, bo szukamy, jak to wygląda. I teraz tak, jeszcze nie dotykałem kontrastu. Na razie sobie zostawię ten kontrast. Tutaj z tego wszystkiego jeszcze, co bym chciał sobie użyć, to tekstury i żeby troszeczkę wyrazistości dodać do mojego zdjęcia. To jest chyba troszeczkę nawet za dużo, powiedzmy 9. Clarity, zobaczmy, pójdźmy, co nam się stanie, jak pójdziemy mocno. Przyciemnia nam się wszystko, ale jak pójdziemy w drugą stronę, powstaje taka atmosfera mgiełki. I wiecie co, ja bym poszedł w drugą stronę, w tą mgiełkę i mianowicie w tej chwili podbił sobie tak na 14 teksturę, czyli troszeczkę jakbym wyostrzył moje zdjęcie. Poniekąd zrobiłem taką mgiełkę, gdzie ta wyrazistość tego zdjęcia została przytłumiona, ale znowu używając tekstury odzyskałem to. Teraz dehaze. Dehaze, zobaczmy, co nam tutaj zrobi. Mamy na plus, mamy na minus. Na minus też daje nam taką mgiełkę po świecie i z dużo nam cieni wyciąga, a mianowicie dehaze tutaj nam znowu daje więcej kontrastu, więcej uderza na cienie, więc chyba na razie, klikając dwa razy na napis dehaze, zeruję. Na razie sobie to zostawię. Może wrócę do tego później, na spokojnie. Następnie mamy kolory, vibrance. Spróbujmy vibrance. Zobaczmy, jak vibrance ma efekt na naszą kolorystykę. Jeżeli chodzi o, jak sami możecie zauważyć, jeżeli chodzi o jasności, o ciepłe tony, ma mniejszą ingerencję jak w te zimne tony, więc on tutaj mocno ingeruje w niebieski. A saturacja, zobaczmy saturację. Zwróćcie uwagę, że saturacja robi mniej właśnie na niebieski kolor, a bardziej na ciepły, co przy edycji to też nam dużo daje do myślenia i wtedy wiemy mniej więcej, jakimi suwakami możemy się posługiwać, co byśmy chcieli bardziej na naszym zdjęciu uwydatnić, co bardziej pokazać. Wiadomo, że chcemy pokazać te kolory, więc warto się na tym skupić podczas edycji. Ale na razie wróćmy na zero. Co dalej? Ja przy takiej edycji bardzo lubię dużo wykorzystywać narzędzi, które mamy w Lightroomie. To są narzędzia gradienty różnego rodzaju, czy też pędzel. To naprawdę są potężne narzędzia w edycji, które są zazwyczaj bardzo rzadko wykorzystywane na początku, nawet osoby, które zaczynają edycję, to bardzo mało korzystają głównie tylko z gradientu, gdzieś niebo przyciemnić i tyle, ale warto naprawdę bardzo dużo tego zrobić na naszym zdjęciu, a to Wam za chwilę właśnie pokażę. Zacznę od gradientu owalnego, gdzie na przykład będę chciał się zająć tą częścią mojego zdjęcia. Możemy sobie dowolnie edytować ten gradient, to ułożenie. I teraz tak, nasze założenie jest takie, że troszeczkę mamy ciemno, może trzeba będzie dodać tekstury lub clarity. Zobaczmy, podbijmy troszeczkę w ekspozycji z ciekawości.
Powiedzmy lekko tak. Jak sami widzicie, tam jest tak zielono na tym zdjęciu. Ja spróbuję troszeczkę 6 tinty i zobaczmy, jak ocieplę. Nie za dużo. Może 3 spróbujmy. Bardzo fajnie teraz to wyszło. I teraz tak, to co powiedziałem, tekstura i spróbujmy sobie 8, zobaczmy. No i fajnie widać ten detal. Zobaczmy clarity, jak zejdziemy. Na plus, zdecydowanie na plus w tym wypadku. Zobaczmy dehaze. Dehaze nam przyciemnia, ale damy go tak powiedzmy na 5. Co jeszcze może bym chciał tutaj zrobić, to użyć whites i podbić najjaśniejsze. Zobaczcie, jak on ładnie wyciąga wszystko. Oczywiście w tej chwili to jest tylko tak, żeby wam pokazać, ale chciałbym powiedzmy gdzieś tak dodać tyle. I sobie to zatwierdzam. Tę część mojego zdjęcia już mam wyedytowaną. Teraz przejdźmy do drugiej strony. Ponownie gradient owalny. Dlaczego robię takiego naleśnika? Już wam tłumaczę. Mianowicie chcę się skupić na tych chmurach, które tu nadchodzą i mianowicie tu mam jeszcze światło, które mi gdzieś przebija, odbite. Więc chciałbym się skupić na tym odcinku. Nawet czasami warto by było się pokusić, aby skupić się na tym odcinku i osobno na tym, ponieważ tu są całkiem inne temperatury, inne barwy, więc czasami nawet warto się pokusić, aby to wykorzystać podwójnie. Ale zobaczmy, jak to tutaj wyjdzie i zróbmy to samo. Tekstury ja sobie troszeczkę zmniejszę, żeby na niebo mi nie wchodziło. Tekstury troszeczkę na plus. Clarity, zobaczmy, na minus, na plus. Zdecydowanie na plus. Pójdźmy koło 8. 8. I następnie dehaze, zobaczmy. To jest na plusie, to jest na minusie. I dajmy gdzieś mniej więcej też koło 8. Bardzo fajnie to wyszło. Whites. Najjaśniejsze partie. Dajmy to światło, które tam gdzieś przebija. Pokażmy je. Tak samo shadows, jak mamy. Spróbujmy przycisnąć lekko. Może 15, 16 niech będzie, jak się tak upiera. A jasności jeszcze sobie podbiję na 25. Tu możemy również pobawić się temperaturą i tintą, ponieważ tam jest kolor, tam jest światło, które gdzieś idzie. Więc warto to wykorzystać. Zatwierdzam. W tej chwili mam zrobiony tą część, mam zrobioną tą część i tą część. W tej chwili, żeby dalej iść, warto się skupić na kolejnym elemencie tego zdjęcia. Spróbujmy. Ta część, ta ciemna. Powstaje bardzo czarna dziura, która dosyć rozprasza od całości. Możemy spróbować blacks dodać, rozjaśnić. Mamy troszeczkę detalu. Również spróbujmy shadows. Jest. I to by mi wystarczyło. Nawet jak sami zobaczycie na histogram, informacje są wyciągnięte. I w tej chwili spróbujmy jeszcze whites troszeczkę podciągnąć. Mianowicie tekstury damy na 6, 5. Clarity, zobaczmy. Zdecydowanie na plus. Niech będzie 7. Dehaze. Ciemno, jasno. Ja może tak spróbował minus 1. I tutaj ja bym spróbował może ciut ochłodzić. Minus 5. Ponieważ tutaj jest więcej tego odbitego światła od niebieskiego nieba. Oczywiście zatwierdzam, kolejny element mam na swoim zdjęciu zrobiony. Teraz przejdę do tutaj, tej ściany, która łapie światło, nawet pokusza się, widzicie tam z tyłu, to samo, ta jasna ściana, ona pięknie łapie światło. Spróbuję sobie tak gradient dopasować, żeby
na kolorystykę z tyłu za bardzo nie mieć wpływu. Zobaczmy. Zobaczmy teraz. I w tej chwili, skupiając się na tym elemencie, spróbuję oczywiście whites, ponieważ tam jest światło. Tam możemy spróbować wyciągnąć trochę informacji. I teraz tak. Oczywiście pójdę do tekstury jeszcze, troszeczkę detalu. I teraz tak, clarity, zobaczmy, plus, minus. Na plus zdecydowanie tutaj, 8, 7. Teraz dehaze. Plus, minus, dajmy na plus, lekko na 1. I w tej chwili możemy sobie to ocieplić. I dodamy tinty z kolorem magenta, ponieważ tam mamy to odbite ciepłe światło. Możemy nawet tutaj dodać troszeczkę saturacji. I podobnie możemy zrobić jeszcze w tym miejscu. Dodajmy jeszcze trochę saturacji. W tej chwili już mamy troszeczkę wyedytowane nasze zdjęcie. Po każdym elemencie zostało nam tutaj dużo przestrzeni, która jest taka troszeczkę nudna. I również jeszcze chciałbym się może skupić na tym elemencie, ponieważ jest dosyć ciemny. Zobaczmy, gradient owalny. Spróbuję przeciągnąć. I w tej chwili blacks lub shadows. Zobaczmy. Też tak delikatnie, tam, bo tam dosyć ciemno jest, więc się nie ma co dziwić. Spróbujmy dehaze. I na mianowicie tekstury dodajmy. Jak to wygląda? W tej chwili to, co teraz widzicie przed i po, to pokazuje mi wszystkie edycje, które zrobiłem lokalnie. I bardzo fajnie to wygląda. W tej chwili zatwierdzam, wciskam Enter i wciskam Done. No, powiem Wam, że to zdjęcie już zaczyna wyglądać. Teraz spróbujmy skupić się na kolejnych elementach naszego zdjęcia. Skoro robimy ten dół, to skupmy się teraz na tym dole właśnie. Kolejny gradient owalny. I teraz tak, tłumaczę, dlaczego na przykład to zrobiłem tu, ponieważ próbuję sobie też wiele rzeczy zwizualizować, jak to wygląda, i obserwując to zdjęcie, ja nie pamiętam już dokładnie warunków takich, jaki był, ponieważ to zdjęcie jest wykonane parę ładnych lat temu, ale w tej chwili próbuję sobie zwizualizować to, co widzę. Widzę, gdzie jest światło. Widzę, że tutaj, w tym obrębie też jest odbite światło. Jak sami widzicie, tu jest ciemniej, niebieskie, a tu jest zdecydowanie cieplej. Więc chciałbym się skupić właśnie na tej części. Dodam może troszeczkę ekspozycji. Spróbujmy whites. Również spróbuję troszeczkę ciepłego dać. Lekko wchodzi w zieleń, więc dodam może 2-3 tinty, żeby to troszeczkę zaróżowić. Może trzeba więcej. Powiedzmy, zróbmy na 4. Nie chcę 4, jest 4. Teraz spróbujmy zrobić troszeczkę tekstury dać, może tak na 3, ponieważ ten obszar tu już był wcześniej, wszędzie była tekstura dodawana, ale tutaj na tym obszarze nie chcę dawać więcej. Mianowicie teraz clarity. Zobaczmy na minus, jak wyjdzie, czy też na plus. Zdecydowanie na plus. I tutaj damy plus 6 i dehaze mamy. I tu byśmy dehaze dali na minus z 2. Spróbujmy dodać lekko saturacji. I w takim wypadku jeszcze może byśmy spróbowali shadows wyciągnąć lekko, gdzie one tam są, i wciskamy. A jeszcze zanim wciśniemy Enter, mi się wydaje, żeby lekko jednak to przyciemnić. Tak patrzę na to zdjęcie 6. Zobaczmy teraz. Wciskam. No i wygląda bardzo fajnie. Spróbujmy teraz zająć się niebem w kolejnym etapie, skoro już mamy poniekąd elementy wykonane. Oczywiście jeszcze nie robiłem tej części zdjęcia, w sumie bardziej tej części zdjęcia, ale to bym chciał zostawić na koniec, ponieważ kiedy dodam swoje niebo tak, jakbym chciał w edycji,
Później mogę się skupić na tej górze i ją pokazać jak najlepiej do tego osiągniętego efektu. W tej chwili spróbujmy użyć gradientu na niebo. W porządku. Przyciemnijmy to niebo. Możemy je lekko ochłodzić. Uważajmy, żeby to niebo nie było troszeczkę za niebieskie. I zatwierdzamy. To mamy. I teraz już nawet bardziej się skupiamy na naszej górze. Teraz kolejny gradient, ale gradient owalny. Będzie właśnie na kolorystykę z tyłu, ponieważ to światło, ono z tyłu, to tło naprawdę tutaj robi robotę i na tym się trzeba skupić. Zobaczmy, jakie narzędzia tutaj wykorzystamy, aby troszeczkę pomóc uwydatnić tą kolorystykę. Na pewno z tego, co pamiętam, na samym początku, to co powiedziałem, saturacja bardzo tu pomagała, aby te kolory wydobyć, ponieważ to jest, to zdjęcie jest dosyć wypłowiałe, ten RAW, więc spróbujemy. Oczywiście możemy użyć kontrastu, ale tutaj kontrast nie działa. Spróbujmy whites. No, powiedzmy lekko. Blacks. Przyciemnię. Blacks. Oczywiście chodzi mi o to, żeby zastosować troszeczkę kontrastu w chmurach między jasnościami a ciemnościami. Shadows może lekko, highlight, spróbujmy te jaśniejsze partie, trochę wypłowiałe wychodzi, więc to zostawię tak minimalnie. Ok, i teraz tekstura, zobaczmy, co ona nam tutaj daje. Troszeczkę wyrazistości fajnej na zdjęciu, clarity, zobaczmy, na plus, na minus. Ja bym dał na minus 4, następnie dehaze. Dehaze zaczyna tutaj robić mocną ingerencję, ale ona jest bardzo fajna, jak sami widzicie. Zobaczmy, około 12 na razie zostawię. I teraz mam saturację, o której mówiłem. Oczywiście to jest wciśnięte maksymalnie, co no, tutaj w tym wypadku nie działa na górną część tego zdjęcia, gdzie jakieś fiolety się pojawiają. Mianowicie na tych pomarańczach, tych czerwieniach. Bardzo fajnie to wygląda. Zobaczmy, one po prostu zaczynają żyć. Zobaczmy, jak my to zrobimy. Wiecie co? Ja to zostawię, tą saturację zostawię, zrobię, może zrobię tak. To saturację zrobię tutaj na 17 i zatwierdzam. I teraz utworzę kolejny gradient na tę część. I użyję Luminosity Mask, czyli maskowania tutaj na świetle. Wciskam, żeby mi pokazało maskę i następnie będę dobierał do jasności. Jasności, w której tu mamy range. To są ciemne partie, czyli będziemy dobierać do tego tu. I w tej chwili spróbuję sobie dopasować. Proszę. Chodzi mi o to, że chcę jak najmniej na te cienie, na te fiolety, żeby ten efekt wchodził. Więc to, co czerwone, tutaj widzicie na masce, co pokazuje, to pokazuje właśnie, gdzie ten efekt będzie zastosowany. No i chyba tak 37 by było. Teraz sobie wyłączę podgląd maski i następnie w tej chwili spróbuję z samą saturacją zobaczyć, co mi to daje. Widzicie? Wtedy wchodziło mi tutaj takie róże, magenta mi wchodziła, a w tej chwili już tego nie mam i mam pięknie wydobyte kolory właśnie z tła. Tylko, oczywiście to jest troszeczkę za dużo, jak na razie. Dlaczego możecie powiedzieć, ta saturacja jest aż tak mocno wyciągana? Ponieważ, jak sami widzicie, to tło z tyłu, ono jest bardzo mdłe. Tam prawie w ogóle nic nie ma w porównaniu do pierwszego. To jest dystans gdzieś, gdzie to się gubi. No i też tam takiego światła nie było mocnego. Więc dlatego się kuszę właśnie na trochę mocniejszą saturację w tym elemencie, który jest no naprawdę tutaj kluczowy też w naszym zdjęciu.
I następnie spróbuję zrobić to samo po drugiej stronie. Luminance. I teraz tak, zaznaczę sobie maskowanie. Jak wiem, do jasności było to. I teraz dopasowanie range mask. Spróbujmy może bardziej przesunąć w tą stronę, żebym widział. Gdzie to nasze jasności są. O, w ten sposób. Wyłączam Luminance Mask i w tej chwili robię podobny zabieg. Na razie sobie maksymalnie ustawiam. Chcę zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj możemy się pokusić na zdecydowanie mniejsze kolory, mniejszą saturację. Możemy jeszcze dodać na przykład Clarity lub Dehaze lekko na minus. Spróbujmy dać tekstury. Dlaczego Clarity i Dehaze na minus? Ponieważ to jest dosyć duży dystans już, więc tam tracimy kontrast. Więc chciałem zostawić tylko kolorystykę i zostawić kontrast. Podobnie możemy zrobić tutaj w tym wypadku. Spróbować Dehaze na minus. Zobaczmy. I wcisnąć OK. Tak wygląda nasze niebo. Już całkiem nieźle. Naprawdę całkiem nieźle. Co jeszcze? Oczywiście zostaje jeszcze nam część góry. Ale czy całość jest taka, jakbyśmy chcieli? Mi się wydaje, że jeszcze nie. Jeszcze spróbujmy tutaj w panelu głównym jeszcze dostosować jeszcze raz parę suwaków. Co chciałbym zmienić? Słuchajcie, ja jeszcze spróbuję suwaka ekspozycji przyciemnić moje zdjęcie. Wygląda całkiem nieźle. W tej chwili jeszcze spróbuję użyć krzywej, podbijając ją wyżej. Co mi to daje? Daje mi to więcej kontrastu również na moim zdjęciu. Ja się chciałbym trochę pobawić krzywą i polecam to każdemu, ponieważ naprawdę może przynieść nieoczekiwane efekty zaskakujące dla nas. Mniej więcej tak. Zobaczmy. Ponieważ jeszcze mamy dosyć dużo tutaj. Zobaczmy. Zobaczmy naszą krzywą przed i po. To nasza krzywa zrobiła, jaki efekt nam wprowadziła do naszego zdjęcia. Dobrze, mamy zdjęcie przyciemnione. Jak sami widzicie, jest bardzo mocno popchnięte. Ale to nic, to zdjęcie. Ale to nic, nie ma się czym przejmować. Spróbujemy użyć teraz kontrastu. Zobaczmy, co zrobi. Może w ogóle nie będziemy go wykorzystywać w tym zdjęciu. W jakiś sposób słabo do mnie to przemawia. Chyba to zostawię. Zobaczmy highlights. Oczywiście nie mam tutaj highlights, jeżeli chodzi o highlights, przyciemnianie. Nie mam tutaj żadnych przepaleń jeszcze, nawet patrząc na histogram, ale mogę podbić swoje jasności, najjaśniejsze partie spróbować. I zobaczmy shadows. Nie wiem, czy jaśniej, czy ciemniej czasami nie zrobić. Popatrzmy. W porządku. I w tej chwili jeszcze chciałbym wrócić do moich ustawień z balansem bieli. Spróbujmy ocieplić ten krajobraz. Zobaczmy, jak to wygląda. I no, nawet powiem wam, że chyba nie wiem, czy użyć troszeczkę jeszcze tinty w magentę 24. Zobaczmy ustawienia. Całkiem fajnie światło w tej chwili przechodzi. Ok, zostawię tak, jak jest w tej chwili. Przejdę troszeczkę niżej.
gdzie mamy split toning. To jest bardzo fajne narzędzie, które pozwala nam na dodawanie barwy na odpowiednich tonach, czyli na jasnościach i na cieniach, a tu mamy balans pomiędzy, ile chcielibyśmy zachować pomiędzy tymi tonami. I w tej chwili, trzymając Alt i przesuwając swój suwak, szukacie po prostu odpowiedniej barwy dla waszych jasności, która by was zainspirowała. Jeżeli to są akurat przy maksymalnej wartości, jeżeli to wam nie odpowiada, polecam zastosować powiedzmy z 20-25 wartość i następnie przesuwać suwak Hue, aby zaobserwować, która wartość do was przemówi. Może być tak, że żadna do was nie przemówi. I w porządku. Chodzi o to, aby szukać. Mi się wydaje, że tutaj bliżej ciepłego, tak jak teraz, i następnie mniej więcej to jest odcień, jak sami widzicie, taki pomarańczy. Trochę czerwony, pomarańcz. Ok, i teraz zejdę do zera i następnie będę powoli dodawał ten odcień. I on się dodaje głównie na jasnościach mojego zdjęcia. Ok, zostawmy na razie 6 w tym wypadku. I teraz przejdźmy do shadows, do cieni naszego zdjęcia. Zostajemy 20, niech będzie 22. I następnie robię podobnie, szukamy odpowiedniej wartości, która by dla nas tutaj była odpowiednia. Fajnie by było niebieska. Niebiesko, słuchajcie, ponieważ niebieski na cieniach jest, on się odbija od tego nieba. Spróbujmy, zobaczmy, jak to wygląda przed i po. Ale ten niebieski jakoś słabo do mnie przemawia. Ciekawe. Zobaczmy. Żółty. Wyszedł żółty, słuchajcie. Zobaczmy. 4. Mamy przed, gdzie zdjęcie jest zdecydowanie chłodniejsze. I mamy po. Mi się wydaje, że w tej chwili fajnie to wyszło. Sam jestem zaskoczony. Możemy również próbować dopasować sobie kolorystykę również naszego zdjęcia z suwakami od Hue, czy też saturacji, używając poszczególnych kolorów do wydobycia ich na naszym zdjęciu. Obecnie na razie bym to zostawił. Przeszedłbym do ważnej rzeczy, aberracja chromatyczna. To bym sobie usunął ze zdjęcia. Niekoniecznie chcę używać profilu do obiektywu i chciałbym dodać swojej winiety tutaj do naszego zdjęcia. Mniej więcej na 8. Bardzo fajnie. Zejdźmy jeszcze do kalibracji. Te suwaki tutaj zazwyczaj są praktycznie w ogóle nieużywane. Ale słuchajcie, one naprawdę czasami się ruszy tylko troszeczkę i naprawdę na dużo potrafią zmienić nasze zdjęcia. Jeżeli nawet żaden suwak do nas nie przemówi, nic się nie stało, nic się nie dzieje. Zawsze możemy wrócić do zera, które tutaj możemy ustawić. Jak, nie wiem, czy jak sami zwróciliście uwagę, jak przeszedłem w tintę, zaczyna się ciekawie robić. Może pójdźmy 7. Zobaczmy. Przed i po. Nawet można się pokusić o więcej. W porządku. Teraz mamy kolor czerwieni z żółtym. Jak sami widzicie, możemy zaobserwować, na które partie naszego zdjęcia ten suwak jest tutaj odpowiedzialny, czyli możemy troszeczkę zmienić, jakby zaczerwienić nasze niebo, albo bardziej zrobić żółte. Tutaj nie tego bym nie ruszał, ale spróbujmy podbić saturację i zobaczmy. Zobaczcie.
co nam się dzieje. Wszystkie te, w sumie co maskowaliśmy wcześniej, efekty, tutaj mamy na jednym suwaku. W końcu nasze niebo z tyłu, na drugim planie, zaczyna mówić. Kolejne suwaki mamy zieleń i żółć. Zobaczmy, za co są odpowiedzialne. Również są odpowiedzialne za te jasne partie na naszym zdjęciu. Ale tak patrzę, że no powiedzmy, że w stronę czerwonego plus 5 ja bym poszedł. Zobaczmy, co będzie, jak saturację podbijemy. Jest zaskakujące, ponieważ nasze niebo również tutaj bardzo zyskało. I tutaj to jest suwak, który naprawdę robi różnicę. Chciałbym na to zwrócić uwagę. Jeżeli podbijamy, tutaj nawet na bardziej na naszych jasnościach to podchodzi. Możemy spróbować zejść z saturacji tutaj 6, a tą trzymać bardziej. Na razie zróbmy to tak. Przed i po. Zdecydowana różnica. Został nam kolejny suwak, ostatni. Mamy tak zieleń i niebieski. Zobaczmy, na które części naszego zdjęcia będą one działały. Jak już możemy zaobserwować, tutaj to mamy większą ingerencję w kolorystyki w cienie. Czyli zieleń i taki fiolet niebieski przechodzący. I teraz tak, zastanawiając się, co tu zrobić, spróbujmy na razie jeszcze może samą saturację podbić, co w efekcie, zobaczcie, ja nie mówię, że to jest akurat ok, ale zmniejszając tę kolorystykę, nasze zdjęcie zaczyna mówić z tym niebem i z tym pierwszym planem. Tylko ten panel, sam ten panel na dole zrobił dla naszego zdjęcia tyle. Daje trochę do myślenia, czy go używać, czy nie. Spróbujmy troszeczkę zjechać z tych saturacji teraz, bo na pewno się troszeczkę nakręciliśmy. Przydałaby się mała przerwa, żeby zrobić przerwę, po prostu odejść od komputera i mianowicie spojrzeć znowu świeżym okiem za 5 minut, powiedzmy, co zrobiliśmy i ile wyciągnęliśmy i ile byśmy chcieli jeszcze poprawić, ponieważ kiedy pracujemy non-stop, nasze oczy się męczą, ale też podkręcamy się i podkręcamy nasze suwaki, gdzie później w efekcie, no później może to nie wyglądać najlepiej, ale zawsze możemy jeszcze, zanim pójdę, spróbować minus 5 i minus 5 tutaj. Powiem wam, że w efekcie tym, w tej chwili tak patrząc, to przypomina mi to troszeczkę w Velvie, kolorystykę Velvie. To jest taki film, Fuji Velvia slide był. W tej chwili zmienię troszeczkę magenty, zdejmę z tego zdjęcia. Spróbuję lekko ochłodzić jeszcze temperaturę. I w tej chwili, tak jak powiedziałem, wracam do mojej góry. Gradient. Na razie skupię się tylko na tej środkowej części. Spróbuję odbić whites. Dodam lekko tekstury. Clarity. Zobaczmy na plus, na minus. Dajemy na plus, 8. Dehaze na plus lekko. Na minus. Spróbujmy na minus minimalnie. Lekko spróbujmy ocieplić to miejsce i zatwierdzam. Co dalej? Tak się zastanawiam, ponieważ te obszary tutaj, no nawet tutaj też, to jest dosyć duży dystans. I nie wiem, czy one, nie jestem przekonany do końca, czy one powinny mieć tyle tego kontrastu na swoich zdjęciach, ponieważ jak sami wiecie, patrząc na coś z daleka, to
traci się kontrast, to zaczyna być takie lekko mleczne. I w tej chwili właśnie o tym mówię w tym wypadku i się zastanawiam, czy właśnie nie dokonać małych korekcji z ciemnościami na naszym zdjęciu. Próbuję dopasować do pierwszego tego, do tej skały, do tej góry. I to wystarczy po prostu zrobić albo clarity na minus, albo dehaze na minus. Oczywiście to jest maksymalnie, ale kontrast, nie zawsze działa kontrast. Jak sami widzicie, dałem kontrast na minus i tak naprawdę złapałem dużo informacji, których nie chcę. Spróbujmy z clarity. To jest tak tam dosyć ciemno. No dobrze, spróbujmy dodać lekko na minus kontrast i clarity. Tam mam teksturę dodaną i to zatwierdzam. Dodam teraz nowy gradient na tył. Czyli tu mam troszeczkę więcej światła. I w tej chwili zrobimy to samo. Clarity, zobaczmy. Co daje i dehaze. Ok, to jest za dużo. Ja nie chcę, żeby mi się to rozjaśniało. Ja wolę to przyciemnione zdecydowanie. Tak samo kontrast, jak wezmę, to też na minus. Shadows, mógłbym whites. Może spróbujmy whites. Co się... Nie, zdecydowanie nie. Highlights może spróbujmy. Też nie, za bardzo ingeruję. Zobaczmy. Teraz clarity. Clarity. I spróbujmy dodać może też tekstury. Zobaczmy. Nie. Może na minus, minus 2 kontrast lekko. Przed, po. Zatwierdzam. I w tej chwili podobnie zrobię jeszcze raz. W tym wypadku tam trochę wyżej. I tutaj clarity na minus. Zobaczmy. To jest maksymalnie. Lekko, minimalnie tekstury. Zobaczmy, co nam da kontrast na minus. Nie. Tego bym nie chciał. Zdecydowanie prędzej na plus. Ponieważ przyciemnia. I zatwierdzam. Całkiem nieźle. Całkiem nieźle. I w tej chwili teraz skupmy się na naszym zdjęciu przez chwilę, ponieważ no, praktycznie zdjęcie już jest zrobione, ale w tej chwili jeszcze warto się pokusić o parę elementów, ale to warto zrobić przerwę i znowu popatrzeć, i co byśmy chcieli zrobić. Analizując to zdjęcie w tej chwili, spróbuję jeszcze troszeczkę zejść z tinty na 16. Nie, mi się wydaje. Ponieważ chcę zachować fajną tą kolorystykę tego ciepłego pomarańczowego, czy też różowego zabarwienia na naszym zdjęciu. Również z tą ciepłotą. Fajnie te zimne kolory gdzieś nam tutaj przechodzą. Co jeszcze moglibyśmy dodać do tego zdjęcia? Może bym się pokusił na jedną wielką tutaj taki gradient, który spróbujmy jeszcze mocniej go popchnąć. Zobaczmy. Do tego zdjęcia i spróbować podbić ekspozycję. Czyli sam środek. Shadow spróbujmy. Ok, spróbujmy tak minimalnie, naprawdę minimalnie to podbić. Kontrast. I zatwierdzam. Co nam to dało? To nam dało skupienie na ten punkt centralny na naszym zdjęciu. W tej chwili może jeszcze troszeczkę ta winieta jest za duża i można by było warto ją lekko zmniejszyć do minus 5, minus może 6, zostawiając ją oczywiście. Co fajnie to tutaj daje efekt na naszym zdjęciu. Jeszcze bym spróbował, wiecie co,
skupić się na tych chmurach, czy da się coś z nich wyciągnąć. Za dużo. I przekręcę. To już tak z samej ciekawości po prostu w tej chwili spróbować Clarity. Zobaczmy. Robi. Więc spróbujmy zmniejszyć. Ja nie chcę tutaj za bardzo wyżej wchodzić. Robi robotę w tej, że tak się wyrażę. Więc w tym wypadku tutaj chciałbym to zrobić tylko na górnych częściach się skupić. Zobaczmy, co jeśli damy ciemności. Oczywiście nie możemy za bardzo przesadzić, żeby to tak dziwnie nie wyglądało. Ale nie, blacks nie dodawałbym. Zobaczmy, kontrast też nie mówi tutaj do mnie. Bynajmniej do mnie nie przemawia, do was może przemawiać. No ale że ja edytuję to zdjęcie, więc tak jakby, no, przepraszam. Dehaze. Zobaczmy. Spróbujmy może na plus 6 i wciskam OK. Dwa razy zatwierdzając. No i powiem wam, podoba mi się to zdjęcie. Co jeszcze byśmy mogli tutaj spróbować zrobić? Może spróbujmy jeszcze, wiecie co, te jasności tutaj jednak trochę podbić. Z tego co pamiętam, kontrast na minus i ładnie się podbijało, więc delikatnie z kontrastem i złapiemy tam informacje. Spróbujmy jeszcze dodać tutaj. Słuchajcie, też możemy dodać Luminosity Mask po prostu na tą barwę. Zobaczmy na te jasności, żebyśmy mieli. OK, wyłączam podgląd i mianowicie kontrast dodaję. Jest, jak sami widzicie, w tej chwili już nie idzie na całość, tylko na te jaśniejsze części na naszym zdjęciu. Nie chcę, żeby to wchodziło na niebo nasze, więc całkiem nieźle. I chyba tutaj też się pokuszę na użycie tej maski Luminance Show, żeby to nie szło na całość. Powiedzmy, zobaczmy. OK, trochę dalej. Zostawmy tak, zatwierdzam. Bardzo fajnie wyszło. Tutaj wszystko jest pięknie. Tutaj też mamy detal, naprawdę jest ten detal. Jak sami widzicie, góra też ładnie wygląda, jest detal, naprawdę. Zobaczmy jeszcze te ciemne części, one są ładnie widoczne. W takim jakby zakończonym efekcie, że tak powiem, zostaje nam jeszcze wyostrzenie zdjęcia i ewentualnie jeszcze możemy spróbować pomyśleć, gdzie wziąć sobie chwilę czasu na to, czy to wszystko, czy coś jeszcze. Idziemy do wyostrzenia naszego zdjęcia. I tutaj ja sobie Alt wcisnę i pójdę w namaskowanie. I się skupię, co bym chciał, żeby było na tym zdjęciu wyostrzone. 55 uważam, będzie to odpowiednia wartość, gdzie wyostrzone będą te wszystkie rzeczy, które są jasne na moim zdjęciu. Nie chcę, aby były wyostrzane inne elementy, ponieważ takie jak niebo, ponieważ to zawsze daje jakieś artefakty w postaci szumu. A propos szumu, ponieważ zdjęcie dosyć mocno edytowaliśmy, powiedzmy damy 25. Zobaczmy, jak to wygląda w przybliżeniu. No, powiem, że całkiem nieźle. Jak widzicie, tu się szum pojawiał, na górze też. Więc nasze niebo zostało właśnie mniej zidentyfikowane przez ten szum też.
No super, powiem całkiem nieźle. Co jeszcze? Słuchajcie, co byśmy mogli spróbować dodać? To w tej chwili to już tylko dowolnie po prostu wam mówię, ponieważ zdjęcie już w tej chwili całkiem nieźle wygląda. Spróbować, nie wiem, spróbować jakąś poświatę można dać, można spróbować światła troszeczkę. Ja w tej chwili tutaj improwizuję, szukając jakiegoś elementu, który można by było tutaj dodać do tego zdjęcia, czy też kolorystyki, zabarwienia takiej, która by nas interesowała, zmiany. Jak sami widzicie, nie, tego nie chcę. Ale to raczej nie tutaj. Aczkolwiek szukając takich elementów, możemy spróbować jeszcze w razie czego. Może lekko ocieplić. Zobaczmy nasze zdjęcie. Próbujmy. Może tak. Całkiem nieźle to wyszło. Również można, słuchajcie, używając jeszcze gradientów, skupić się na ciemnych elementach naszego zdjęcia, luminance w naszym niebie. Zobaczmy. Maskowanie. Wyłączę i w tej chwili spróbować albo użyć kontrastu, albo lekko przyciemnić. To też tutaj za bardzo nie ma wpływu. Spróbować shadows albo blacks. Blacks całkiem fajnie tutaj daje efekt. Shadows niekoniecznie zostawiał. Co do jak dodamy whites, powiedzmy, zostawmy tak jak jest. Aczkolwiek, usunę to. Nie, zostawię. Nie jestem przekonany do tego. W ten sposób możemy próbować naprawdę wiele rzeczy zrobić. Tak samo możemy spróbować jeszcze w ten sposób dodać gradient, który możemy próbować jakby zmniejszyć kontrast na naszym zdjęciu z oddalającą się perspektywą. Oczywiście tu nam się znowu będzie rozjaśniać niebo. Lekko shadows i na przykład nowy dodać gradient na niebo i przyciemniając z powrotem nasze niebo. Wciskam OK i proszę bardzo, mamy zdjęcie gotowe. Tak nasze gotowe zdjęcie możemy publikować, czy też możemy jak chcemy i jeszcze wejść w Photoshopa, spróbować coś zrobić, to już kwestia jest wasza, co byście chcieli z tym zdjęciem zrobić. Jak wygląda zdjęcie przed obróbką? Proszę bardzo, tak było przed, tak jest po. I to by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film wam się do czegoś przyda i was zainspiruje przy edycji zdjęć, ponieważ skupianie się na poszczególnych elementach w naszych zdjęciach naprawdę przynosi duże efekty. Słuchajcie, minęło troszeczkę czasu od ostatniego filmu, kiedy pokazywałem taką pełną edycję. W tej chwili Lightroom daje nowe możliwości, bardzo duże możliwości, to jest używanie Luminosity Mask, zaznaczeń, gdzie możemy sobie zaznaczyć czy też kolor, albo osobną jasność, taką, którą chcielibyśmy edytować, i to bardzo dużo daje na plus możliwości w naszej edycji. Mamy rok 2021, ciężko mi to przychodzi, ale to takie dziwne dla mnie. Jednak ta edycja w tej chwili jest troszeczkę inna od tej, którą kiedyś prezentowałem, aczkolwiek zapewne opiera się na tych samych fundamentach, tylko gdzie narzędzie tak zwane Lightroom jest bardziej rozwinięte i ono pomaga nam jeszcze bardziej w edycji zdjęć, którą my robimy. Mam nadzieję, że wam to się podobało. Kliknijcie kciuk w górę, jeśli możecie, i zostawcie komentarze, co myślicie.
niekoniecznie się to wszystko musi każdemu podobać. Ja chciałem tylko pokazać możliwości, którymi możemy iść się kierować. Niekoniecznie musicie iść tymi samymi ścieżkami. Trzymajcie się, pozdrawiam, Rafał Różalski, cześć.